Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, proszę o przerwę i Konwent Seniorów, aby pomógł pani marszałek wypełnić obietnicę, którą pani marszałek publicznie w stosunku do Wysokiej Izby i mnie jako przedstawiciela wnioskodawców złożyła na poprzednim posiedzeniu Sejmu. W imieniu grupy posłów zgłosiłem na poprzednim posiedzeniu Sejmu projekt rezolucji Sejmu wzywający rząd do powrotu do współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej. Pani marszałek, jednocześnie wraz z tym wnioskiem zgłosiłem wniosek o rozszerzenie porządku obrad poprzedniego jeszcze posiedzenia Sejmu o rozpatrzenie tej rezolucji. Pani marszałek wówczas powiedziała następujące słowa, które są zapisane w scenogramie, cytuję. Dziękuję panie pośle. Na tym posiedzeniu nie damy rady tego rozpatrzyć. Zrobimy to na następnym posiedzeniu. Dziś jest następne, ostatnie posiedzenie Sejmu w tej kadencji. Pani marszałek tą deklarację zgłosiła publicznie. Jest ona zapisana. Dlaczego w porządku obrad nie ma projektu tej rezolucji? Nie ma konieczności rozpatrywania jej później przez Sejm. To jest uchwała. Ona jest rozpatrywana w dwóch czytaniach tylko przez Sejm. Tak się również dobrze składa, że w dniu dzisiejszym pan prezydent Rzeczypospolitej udał się na spotkanie grupy państw, Grupy Wyszehradzkiej i Chorwacji do Budapesztu, więc doskonale byłoby, aby wzmocnić pozycję pana prezydenta przez rezolucję Sejmu. Podpisało się pod tą rezolucją 15 posłów, nikt podpisu nie wycofał, ona jest zgłoszona. Pani marszałek obiecała, że ona będzie rozpatrywana i nie dotrzymała słowa, dlatego bardzo serdecznie proszę, aby odbył się Konwent Seniorów i aby obecne posiedzenie Sejmu było rozszerzone o rozpatrzenie tej rezolucji, o co wnoszę.